Panie marszałku, Wysoka Izbo, w uzasadnieniu do ustawy czytamy, że obecnie planowana transformacja sektora górnictwa węgla kamiennego ma na celu jego likwidację oraz że liczba miejsc pracy w tym sektorze systematycznie będzie się zmniejszać. Prawda jest taka, że przez cały okres swoich rządów oszukiwaliście górników, że nie stracą pracy. Mieszkańcy Śląska doskonale pamiętają słowa byłej premier Szydło i innych przedstawicieli waszego rządu, że kopalń likwidować nie będziecie. Cały czas tak wszem i wobec opowiadaliście. Niestety jest inaczej. Panie pośle Matusiak, niech się pan nie denerwuje, bo niestety mówię prawdę. Nie macie żadnego pomysłu na górnictwo węgla kamiennego. Czy nie lepiej stworzyć program transformacji energetyki, w ramach którego można by utworzyć miejsca pracy dla ludzi z kopalń i ich otoczenia w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaice czy energetyce wiatrowej? Dziękuję. Nawet tego nie potraficie, serdecznie. A rządzicie 6 lat. Pani a gdzie jest poseł Paluchowa, która tak nie chciała ferm wiatrowych? Koalicja Obywatelska. Dziękuję pani poseł.